Cześć wszystkim, dzisiaj projekt Denko, trochę tych rzeczy mi się uzbierało. Będę wszystko tak sobie brała po kolei, to nie jest jakoś posegregowane bardzo. I nie przedłużając, zaczynam. Pierwszą rzeczą, jaką zużyłam, to będą w sumie pierwszymi rzeczami, które zużyłam, to będą maski z Carlosa. I ja tutaj zużyłam dwie, bananową i czekoladową. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że czekoladowa, oprócz tego, że bardzo ładnie pachniała, to kompletnie nic nie robiła. Nie jestem z tej czekoladowej maski zadowolona. Jakiś taki skład ma dziwny. No, nie wygładziła mi tych włosów. Miałam problem z ich rozczesaniem, także szału nie ma. Za to bananowa działała rewelacyjnie. Bardzo ładnie mi zmiękczyła te włosy. Fajnie się je rozczesywało. Były miękkie, delikatne, fajne w dotyku. I też te moje przesuszone końce nie wyglądały tak strasznie, jak na przykład po tej masce czekoladowej. Ja ogólnie planuję Wam, zostawię sobie te dwa pudełka, planuję Wam nagrać takie porównanie tych masek z Carlosa, które są dobre, które nie, bo nie wszystkie są dobre, więc użyłam te dwie maski. Później kolejna rzecz to będzie szampon z Carlosa z tej serii Keratin i z tego szamponu byłam zadowolona. Bardzo fajny szampon, również jak ta maska keratynowa. Bardzo ładnie wygładza włosy i muszę przyznać, że nawet byłam w stanie używać go samego bez żadnej maski, bo również włosy były po nim świetne, więc polecam. To są naprawdę litrowe rzeczy i kosztują grosze w granicach 12 zł. W Hebe są dostępne na Allegro. Na Allegro też widziałam maski, które nie są w Hebe dostępne, typu algowa, którą sobie właśnie zamówiłam. Jakieś tam jagodowe i tak dalej, więc warto sobie zobaczyć właśnie na Allegro, jakie są maseczki dostępne. Kolejna rzecz do włosów to będzie maska ze Schwarzkopfa. Ja tutaj mam złocisty blond. Ja ją kupiłam w promocji za 18,99 w Superfarmie. To jest ta maska w postaci tej pianki takiej. I w ogóle to denko jest z grudnia, bo ja tą z grudnia albo ze stycznia, nie, z grudnia, bo to przed świętami sobie farbowałam włosy. Ten kolor mi się już wypłukał i właśnie będę musiała sobie teraz zafarbować. Miałam Wam robić denko i zastępca, ale stwierdziłam, że ten filmik byłby strasznie długi, bo trochę tych produktów mam. Kolejna rzecz do włosów to będzie Gliss-Kurta dwufazowa odżywka ze Schwarzkopfa. Bardzo ją lubię, już długo, długo ją używam i sobie zmieniam. To była ta wersja różowa. Bardzo ładnie pachniała, włosy miękkie, delikatne w dotyku i po prostu włosy wyglądały tak zdrowo, lśniąco. Taka jakaś odżywka do regeneracji włosów, polecam bardzo serdecznie. Można znaleźć w Rossmanie albo w Superfarmie na naprawdę bardzo fajnej promocji. Kolejna rzecz to będą dwa żele pod prysznic z Lidla, które ja uwielbiam. Tych rzeczy użyłam dużo więcej, po prostu zostawiłam dwa tylko zapachy, żeby Wam pokazać. Ja już o tych żelach mówiłam bardzo długo i tutaj mam zapach aronii jeżyny i moreli i pomarańczy. Moje dwa ulubione, są jeszcze inne zapachy, ale te bardzo polecam. 500 ml w granicach 3-4 zł. Rewelacja. Kolejny żel pod prysznic, który mi się nie sprawdził, z Biedronki. Coś takiego. Pewnie go widzieliście. 300 ml. Eksplozja zapachu. On pachniał jak takie skiśnięte, rozmrożone truskawki. Ohydny. Po prostu okropnie mi się tego używało. Zużyłam, bo zużyłam. Ogólnie sam żel w sobie, no mył, nie wysuszał mojej skóry, ale ten okropny zapach, po prostu ja nie mogłam tego wytrzymać. Takie skiśnięte, truskawy, naprawdę nie polecam tego żelu, bo śmierdział. No, tragedia. Kolejny żel pod prysznic to jest żel pod prysznic z Bourjois. Ja go tutaj kupiłam w komplecie razem z płynem micelarnym. To było takie duo za 13,99 w Superfarmie. I udało mi się zużyć dwa produkty. Żel pod prysznic, jak żel pod prysznic, nie wysuszał skóry, pachniał tak średnio, taki neutralny, normalny zapach, nic szczególnego. Wykończyłam go, tutaj było 250 ml, może być. I tutaj płyn micelarny z Bourjois, 250 ml również, bardzo fajny żel, ale
nie kupię chyba tych produktów ponownie, ponieważ jestem bardzo zadowolona z płynu z Biedronki, który też mam na wykończeniu. Tego Be Beauty tutaj z 200 ml jest dużo tańszy niż ten z Bourjois i po prostu zostanę przy nim, bo też bardzo dobrze zmywa makijaż, nadaje się do skóry wrażliwej, do wrażliwych oczu, domywa wszystko, co ma domyć, więc pozostanę przy nim. Płyn świetny, tych raczej już nie kupię, aczkolwiek może będzie kiedyś jakaś większa promocja, to się skuszę po prostu. Kolejna rzecz to jest z Be Beauty micelarny żel nawilżający, który akurat mi się nie sprawdził. Ja jeszcze tutaj mam go, może nie połowę, ale taką 1/3 tutaj mam. 150 ml też kosztuje w granicach 5 zł, taka galareta. Ja tutaj mam do skóry normalnej, suchej i wrażliwej i powiem Wam szczerze, on nie zmywał makijażu, rozmazywał mi go. Jakoś mi się niefajnie tego żelu używało, więc już nie kupię go ponownie. Nie byłam z tego produktu jakoś bardzo zadowolona, także podziękujemy temu produktowi, już go nie kupimy. Kolejna rzecz to jest odżywka, w sumie maska do włosów z naftą kosmetyczną z firmy Seboradin. 150 ml, ja ją dostałam od koleżanki i powiem Wam szczerze, że w ogóle mi się nie sprawdziła. Ja nakładałam tak sporą ilość i muszę powiedzieć, że nic z moimi włosami nie robiła. Tak dalej suche i szorstkie w dotyku były, czy przed, czy po tej maseczce, więc tragedia. Zużyłam, no bo szkoda mi było jej wyrzucać. Poza tym też chciałam ją przetestować do końca. Myślałam, że może po pierwszym, po drugim użyciu jest taka beznadziejna, a później może będzie lepsza. Ale naprawdę nic specjalnego. Nie wiem, ile ta maseczka kosztuje, ale w super farmie na pewno jest dostępna. No, szału nie zrobiła, więc już jej więcej nie pije. A jakoś w tym denku mam bardzo dużo bubli i takich rzeczy, które mi się nie sprawdziły. Kolejna rzecz to będzie z Liren żel do mycia twarzy peelingująco wygładzający. Bardzo go lubię, fajnie wygładza, oczyszcza moją skórę. Teraz mam w zastępstwie z ziali z liści manuka tą pastę oczyszczającą i ten żel peelingująco myjący, więc może będzie na promocję, albo już mi się tamte spodobał, sobie go kupię. Na razie z tych z ziali też jestem zadowolona, także. Ale bardzo fajnie, że jeżeli nie miałeś i nie próbowałeś, to polecam, bo naprawdę warto wypróbować. Kolejna rzecz to będzie z ziali ten dwufazowy płyn do demakijażu. Ja go używam do wodoodpornego tłuszczu, bardzo dobrze zmywał. On kosztuje w granicach 6 zł i tutaj 120 ml. Stosowałam go tylko na oczy, bardzo dobrze się sprawdzał. Ja, jeżeli chodzi o ten dwufazowy płyn, to właśnie zazwyczaj używam tego z ziali i zawsze mi się sprawdza. Kolejna rzecz, to już pokazuję chyba w każdym denku, Rexona Sexy, mój ulubieniec. Antyperspirant bardzo odświeżający, bardzo ładnie pachnie, chroni tam okolice pach. Jestem z produktu bardzo zadowolona, używam już od kilku dobrych lat i na razie przy nim pozostanę. Kolejna rzecz to jest lakier do włosów Taft, Mega Stark, piątka, coś takiego. Ja sobie kupiłam takie małe opakowanie, bo ja w ogóle nie używam lakierów do włosów. Teraz mam takie lekko pofalowane włosy i w ogóle nie mam żadnego lakieru na nie. One mi się będą trzymały cały dzień. A to kupiłam jakoś przed weselem, jak sobie kręciłam, bo stwierdziłam, że będę w sumie całą noc, więc żeby mi się one trochę nie rozprostowały, to ja sobie właśnie nim troszeczkę je utrwaliłam. Był w porządku, utrwalił włosy. Ja, tak jak mówiłam, no ja nie muszę, nie potrzebuję jakiegoś lakieru, żeby utrwalić moje włosy, ponieważ one są bardzo podatne na kręcenie, także laki mi się bardzo długo trzymają, ale tak, żeby bezpieczniej, żebym ja się po prostu bezpieczniej czuła, no to był w porządku. Kolejna rzecz to było serum z Kallosa, z tej takiej nowej linii dostępnej na przykład w Douglasie. Tak jak mówiłam, ja go kupiłam na Allegro za 8 zł, w Douglasie on kosztuje 22, coś takiego. Ja jest tutaj z pomperką, takie serum na końcówki, ja go używam od połowy włosów w dół. Myślę, że zabezpieczał moje włosy przed właśnie gorącem. Też fajnie wygładzał te suche końcówki i tak nie rzucało się w oczy, że one są takie przesuszone i rozdwojone, także bardzo fajny produkt. W tej chwili mam z Garniera ten Goodbye Damage, więc jak mi się ją skończy, to może powrócę do tego z Kallosa albo kupię po prostu coś nowego. Kolejna rzecz to jest woda termalna z La Roche-Posay. Tutaj miałam taką małą miniaturkę.
po prostu widziałam, że najpierw pokończę te małe buteleczki, małe miniaturki, które mam teraz, używam z Wiszy, bo no po prostu mam tego za dużo. I woda termalna ją używałam po oczyszczaniu twarzy jako taki tonik i takie odświeżenie lub lato na przykład na plaży, wiecie, jako właśnie odświeżenie dla mojej skóry. Bardzo fajna sprawa i komfortowe uczucie na buzi. Kolejna rzecz to mój ulubieniec od dłuższego czasu, maseczka truskawkowa, głęboko nawilżająca, taka oczyszczająca. Ja ją kupiłam w Douglasie za 6,50, ale teraz jest w promocji za 4,50 i ona starczy spokojnie na 2-3 użycia. Ja sobie nie będę kaleczyć, ale zobaczcie sobie, ja bym może nakrzywo pisał, co to jest za maseczka. Przepięknie pachnie, bardzo dobrze nawilża skórę, jestem z tego produktu bardzo zadowolona. Bardzo żałuję, że oni nie produkują maseczek w takich większych opakowaniach, w takich tubach, bo z chęcią bym sobie właśnie kupiła takie większe opakowanie, jeszcze takie małe saszetki. Przepraszam za mój głos, ale chyba chora jestem trochę. Kolejna rzecz to zużyłam chusteczki nawilżające z Dada. Ja je kupiłam w tym dwupaku, właśnie ten drugi, bo drugie opakowanie w tej chwili używam. Ja tych chusteczek używam tak naprawdę do wszystkiego. Do przetarcia rąk, do przetarcia kosmetyków, jak się coś ubrudzę i tak dalej. Nigdy nie używam ich do demakijażu, bo po prostu nie lubię tego. Także żeby pod ręką. Wycieram najczęściej ręce albo kosmetyki, jak się pomaluję, bo mam w torebce, żeby coś tam, jak buty nawet wycieram tymi chusteczkami na wyjściu, jak się śpieszę i wychodzę. Nie mam czasu im wypastować albo umyć. Kolejne rzeczy to są płatki kosmetyczne z Super Farmu, z tej serii Life. Bardzo fajne, nie rozdwajające, były w porządku. I ostatnie rzeczy już mi zostały. Tutaj zużyłam mój ukochany Eva Clarka. Muszę zakupić ponowne, ponieważ on mi bardzo służy. I robiłam o tym produkcie osobną recenzję w porównaniu Eva Clark Duo i Eva Clarka, także podlinkuję Wam, bo się nie będę się tutaj za dużo wypowiadać, ale rewelacyjny produkt, jeżeli ktoś ma niedoskonałości. Świetna sprawa. Kolejna rzecz to już będzie kolorówka i tutaj zużyłam kępki rzęs z Ardell, które uwielbiam, bardzo naturalnie wyglądają na oczach, dają taki fajny efekt takiego zagęszczenia, przedłużenia rzęs. Ja oczywiście nie wyrzuciłam ich do kosza, tylko mam je w innym opakowaniu po rzęsach. Po prostu już wszystkie używałam i sobie używam tamtych. Ściągam sobie klej do kremu, dopóki mi się bardzo nie zużyją, to sobie będę ich dać używać, ale kremki polecam, najlepsze kremki, jakie miałam z Ardell właśnie. Kolejna rzecz to będzie tusz z L'Oreala, ten False Wings. On ma tą taką świetną szczoteczkę. To jest jeden z moich ulubionych tuszy z L'Oreal, jak wiecie, ja tuszy L'Oreal uwielbiam. To są moje z jednych, w sumie najlepsze tusze, jakie miałam. Rewelacyjna szczoteczka, fajnie rozczesuje, pogrubia, wydłuża rzęsy. Jeżeli nie miałyście jeszcze żadnego tuszu z L'Oreal, to ja bardzo serdecznie polecam. I ostatnia rzecz to będzie podkład z Elisa, matujący ją odcieniem 210, tym najjaśniejszym. Już mam kolejne opakowanie, podkład uwielbiam, to jest po prostu mój idealny podkład. Cieszę się, że w końcu znalazłam naprawdę mój ulubieniec, hit 2014, będzie 2015 hitem również. Testowałam, używałam wiele podkładów, naprawdę brałam sobie próbki z Douglasa, tych wszystkich drogich podkładów i żaden mi się tak dobrze nie sprawdził jak ten. Pięknie kryje, też dużo osób go porównuje do tego podkładu ze Estée Lauder, tylko ten nie wysusza skóry, bo ma składniki pielęgnujące. Pięknie kryje, bez efektu maski, nie zapycha naszej buzi, dopasowuje się do koloru skóry. Jest naprawdę cudowny i po prostu już nie zamienię tego podkładu na żaden inny. I będzie na pewno też na żywo recenzja tego podkładu. Teraz nie chciałam Wam robić testu, żeby mi wyskoczyło tutaj coś na ogrodzie i po prostu źle bym się czuła, ale jak mi to zniknie, to będzie kwestia kilku dni, to Wam zrobię test na żywo i recenzję taką dokładną tego podkładu, bo naprawdę jest świetny. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia. Hej!